I wy witajcie również, bo w dzisiejszym odcinku czeka nas hardkorowy Nasus. Ale żebyście mnie lepiej słyszeli, to wyciszę dźwięk. No. Natomiast dzisiaj w dżungli Nasusem, czyli jednym z lepszych dżunglerów, moim skromnym zdaniem, no bo chyba każdy wie, że Nasus ma ogromny wysyt życia plus swoje kół, któremu się stakuje z każdym killem. Więc będzie wesoło, bo no, uwielbiam grać Nasusem, często nim gram i śmiem twierdzić, że gram dobrze. Natomiast przy okazji zobaczymy również, jak człowiek obok, niestety po raz pierwszy z nim gram, więc nie jestem w stanie poświadczyć, że będzie grał dobrze, jak się prezentuje Yasuo. Przypuszczam, że wielu z nas już widziało, jak się prezentuje w akcji, no bo już kilka dni w końcu minęło, odkąd się pojawił. Tym niemniej, myślę, że warto pokazać, jak on się lepiej prezentuje. I cóż, tak jeszcze a propos Yasuo, to tylko powiem, że zamierzam w najbliższym czasie go wam pokazać. Tylko sam go jeszcze ogarnę, bo powiedzmy, że jest to bohater dość skomplikowany w mechanice, więc należy go najpierw odpowiednio ogarnąć. No, a tak sobie spokojnie zaczynamy od Blue. O, już pierwszy stack. I lecimy dalej. Uj, nie wyszło. Więc. Cóż, dżungla Nasusem jest bardzo prosta, bardzo szybka, łatwa, przyjemna. No, wszystkie te przymiotniki wiadomo. Ale co do wrogiej drużyny, jest o tyle specyficzna, że nie mają AD carry. Może to być dobrze, może to być również źle, no bo cóż, AD carry jest postacią, która musi się trochę napidować, żeby być dobra, ale jeżeli go nie ma, to mogą być zamiast niego bohaterowie, którzy mogą być w tej pierwszej fazie gry gorsi. Dla nas oczywiście gorsi, jako nasi przeciwnicy. Więc cóż, no może się to skończyć różnie. O, widzę, że tutaj Yasuo już Tima wziął. Jest, brawo, teraz bardzo. Tak się bije. Co prawda nie widzieliśmy tego, ale tym niemniej wygląda, że wziął go ładnie. O, mam lekkie lagi. Nie wiem, czy to widzicie. Ja niestety czuję. O. No ale ostatnio Riot niestety tak już laguje, więc o tym nie jestem w stanie poradzić. To nie moja wina, bo internet mam na pewno dobry. Sprawdzałem przed chwilą. Dobra, ja zaraz zacznę latać na ganki, bo widzę, że tutaj będzie moja pomoc potrzebna. Tylko wyczyszczę dżunglę. No. Bardzo mi się podoba ta zmiana w sposobie dżunglowania, która się pojawiła po ostatnim update'cie. Bardzo. Skrócenie czasu odnowienia smite'a to jest to, moim skromnym zdaniem. I zdecydowanie od tego czasu gram jeszcze częściej dżunglą i jeszcze chętniej. Więc jak najbardziej to jest to. Dobra, masz haras. Ubiję sobie minionka tylko. O, nie wyszło. No nic. Dobra, lecimy. Blue im raczej nie ukradnę. Na bocie sobie radzą. No 5-2. Wygląda, że to będzie fajna gra. I najprawdopodobniej chyba wygrałem, no w sumie co. Ups. Dobra, jeden za jednym jest ok. A ja sobie troszeczkę popuszuję turreta, a co? Pomogę tu na tym topie, póki mogę.
Dobra, tyle mogę. I się wycofujemy. Trochę kanter dżungli, no w sumie co? O, Amumu. Cześć, Mumu. Boże, ty mordę, jaki ty masz damage, gościu? Jeszcze nie nastakowałem się po prostu. A, bo dobra, jeszcze sobie dobiję ratę. Ile mamy? 20. To chyba się zdąży zregenerować. Siedem do 5. Coś tu zaczyna być nie tak. Dobra, i się cofamy. Co się dzieje? 7 do 5. Kto ma te kile? Xin ma 2, Caitlyn ma 2, ten ma 2. Słoma, dobrze, ja nie mam nic. A wrogi Warwick. Czyli Warwicka trzeba będzie troszeczkę zastopować. Spoko, nie ma problemu. Jeszcze troszeczkę pancerza. O, i lecimy. Tu masz. Dobra, bot. Lecimy na bota. Trzeba wesprzeć. Ksin sobie powinien poradzić. Bak. Uważaj. O, mordę. Jasuo. Bierz go. Dobrze, brawo. Ładnie. No, tutaj wielki gank, jaki chciałem zrobić na bota, nie wyszedł kompletnie, no ale cóż, no taka rola junglera, tak? Czasem trzeba pobiegać bez sensu, czasem z większym sensem. Jezus Maria. Jezu, jaki damage. Matko Boska. Nie spodziewałem się. Kompletnie. Tak mnie to zdziwiło, że... No ale dobra. Jeszcze się nie stankowałem. Co on ma? Nic nie ma. Też niewiele ma. No tak, ale Olaf z True Damage'em niestety robi nieprzyjemne rzeczy. No, brawo. Już jest ładnie. Już zabił. Lecimy dalej. O, i uciekł. Och, jak widać niepotrzebny. Yasuo sobie pięknie radzi. No, jest dobrze. Dobra, koniecznie trzeba kupić buty piątki, bo za wolno się tutaj niestety poruszam. A to sekundka, tylko są. Oj, co się tu dzieje? No tyle mogłem zrobić, tak. No, nie jestem jeszcze stankowany, niewiele mogę zrobić. Więcej poza tym last hitem. Dobra. Tutaj ciach i lecę.
No, to jest bardzo ważny item, bo oczywiście z tego się złoży ten item dżunglerski, natomiast jest bardzo ważny. To jest karta czasu odnowienia, a czas odnowienia jest ważny, żeby dobrze sobie nastakować kół. Więc kiedy mamy powiedzmy ze 300, 350 staków, no, mało co się jest w stanie oprzeć. W każdym razie na pewno nie taki Timo na przykład. Jezus Maria, gościu. Jaki on ma damage? God damn. No ale to jest trudne. Cóż, co ja mogę zrobić? A bo dobra, w ciągu dżungli. Się schilujemy w dżungli. Nie wiem jak wy, ja w tym momencie rzadko kończę stworki przy użyciu. O, pięknie. Geodurat. Dobra, trzeba uciekać, bo to się może źle skończyć. No, ździebeczko nam tu jakby nie wyszło. A może jednak. Dobra, oddałem tego killa, no bo Giejot, no bo ja siur, prnoty. To mi się podobało. No niestety, tutaj już wiele nie zrobię. No niestety. Mam tu zdecydowanie bardzo mało mogę zrobić. No, 56% tego. Dobra. Co by tu złożyć dalej? Ofensywnie się nie będziemy składać, będziemy się składać defensywnie. Skoro się będziemy składać defensywnie, to złożymy Randuina. Dobra, idziemy na bota, idziemy na bota. Tym worldwickiem dorobię. Niedobrze, niedobrze. Dawaj. Aż kurde. Tak blisko. No, czy dwa trupy? A, może za to, no, za to, za moje E. No nie wiem. O, pięknie, no ludzie. Klasa. No.
No, wybaczcie, musiałem na sekundę odkrzyknąć, ale już wracamy. Oj, 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 Jasuo. Niedobrze, uciekaj, uciekaj. Tu będzie potrzebna pomoc, tak myślę. No cóż, zrobiłem go, co prawda, ale nie jestem pewien, czy to aby na pewno tak miało być. Dawaj go, Caitlin, dawaj, dawaj, dawaj. Raz. Pięknie. Dobra. No tak, przed Warwickiem ciężko zmieć. No, ale gra jest zdecydowanie bardzo ładnie. 26-16, 4-2. Jak na junglera, bardzo, bardzo sympatycznie. Teraz tylko jeszcze obronić ten turret. Pięknie. Trzy trupy, Jasuo. Tak się bije, stary. No i sobie postakuję na minionkach. I puszujemy. No, 105 staków. Łącznie z tego bije już dokładnie 300. No, oczywiście minus odporności, tak? No ale tym niemniej jest to spore obrażenie. Spora wartość, więc jak najbardziej mam swój wkład w team fighty. Nie tylko tym, że tam po prostu jestem. No, na wiele się ten mój totem nie przydaje tutaj. Gin. Dobrze. No tak się bije, proszę Państwa. Tak wyglądają dobre teamfighty. I will go cry. No to płacz. Boże, co zrobiłem? Dobra. Jak się cieszę, że się pojawiła ta możliwość zwrócenia. Bo właśnie takie głupoty jak ta się niestety czasem zdarzają i człowiek nad tym rozpacza później, że stracił tyle golda kompletnie bez sensu. Ale na szczęście można to zwrócić. Aleluja. W drużynie, z czego ja mam 5 do 2, też bardzo, bardzo sympatyczny wynik. Dobra, to wycofujemy się stąd. Oj, goodbye. Dobra, tutaj już nieważne, czy zginę, ważne, że zrobiłem swoje. Dobrze. Drużynowo wygrane. Mówię, jungle się nie liczy. Jungle się nie liczy. Jeżeli teamfight jest wygrany, to jungler i tank mogą spokojnie zginąć. Support też. No oczywiście nie wszyscy razem, no bo wtedy to jak zginą trzy osoby, to ciężko, żeby teamfight był mimo wszystko wygrany.
ale wiecie, o co mi chodzi. Tak zwany worth it. Warte. Warte mojej śmierci, żeby Yasuo miał dwa trupy i jeszcze tam bodajże Caitlyn miał chyba. No, Caitlyn 8-3, proszę. Woli Ber 6-7, a jest supportem. Xin 6-5, jeszcze Yasuo 12-1. Yasuo 12-1, no to o czym my tu mówimy, proszę państwa. Wygrane momentalnie. Rozwala wszystko jak chory. Oj, sorki za KS. Ale ja też się muszę nastakować czasem. A co? Dobra, chodźcie spróbować to powrót. Nie ma sensu się tu męczyć pod wieżą, jak można sobie na spokojnie i inne. Inne linie spuszczać. No. 2400 HP. I jak na tanka oczywiście nie jest to specjalnie duża wartość. Nie uważam, że skoro mi wystarczam, to wszystko się jest jakby w najlepszym porządku, tak? Ja Yasuo nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł. No dobra, jak dajwujemy, to dajwujemy. No, ale Yasuo go też ubił, dobra, było warto. Many już nie mam, nie jest dobrze. Dobra, dobra, wycofka, proszę państwa. To już nie ma sensu. Dobra, tutaj już nie było sensu kraść. Hała. No dobra. No, rozwalcie ten inhibitor! No, rozwalcie go! No, Boże, no! Czekajcie sekundę. Na sekundę jestem zmuszony niestety zadzwonić. No, rozumiecie, sprawy prywatne. Zaraz do was wracam. W trzech słowach, jak mnie nie było, to się niewiele stało, bo nie było mnie dosłownie paręnaście sekund. A w tym momencie już wygrywamy kolejny, przyjemny teamfight. Już wszyscy, no, Caitlyn zginęła, trudno, ale już na tyle jest sfidowany Xin, na tyle sfidowany Yasuo, że... O, proszę, trzy trupy. Że niestety nie jesteśmy... Boże, niestety. Co ja gadam, że nie jesteśmy w stanie już tego po prostu przegrać. Więc cóż, gra szykuje się na zdecydowaną wygraną. Bardzo przyjemnie. Może w najbliższym czasie uda się z okazji świąt przejść do wyższej ligi. Czemu nie? Zawsze miło. Oj, oj, oj. Dobra, panowie, spadamy. No, troszeczkę zbyt hardkorowy był to push. Ale tak już bywa. Co by tu teraz złożyć? To złożymy. Troszkę damage'a i jednocześnie tak buty? A, Blue Twister.
Dobrze, ja mam 8,5, jest tu 14,4, troszeczkę mu się zepsuło do 1, 12, no ale to nic, wciąż bardzo dobre. Xim 13,7, bardzo ładnie. Nasus, no to ja 8,5 mówiłem. Kaitlyn 10 do 6, no bet. Woli, no woli się stankował, robi nie za duże obrażenia. 6 do 10, no bet. Jak na supporta. Szczególnie tankowatego. Nie tak źle, szczególnie, że cała reszta drużyny jak najbardziej spisuje się dobrze. No, mi się nie udało za bardzo zestakować, bo po prostu troszeczkę się ten, troszeczkę, no, że tak powiem, musiałem co innego robić, tak? Latałem i pomagałem przy walce. Tutaj ja my złapałem tego killa, nawet nie wiem dlaczego. Może. Nie, nie mam przecież obrażenia obrażonego. Musiałem go romić z autokorek, z autoataku. No tak było. Dobra, dopuszczać to. O, tam kolejna wieża zniszczona. Blitzcrank, broń. Gdyby się dało, bo sumą krodaka. Lubię grać z Polakami, pod warunkiem oczywiście, że nie robią nic. Nic, z czego są znani Polacy. Czyli nie flamują ile się da i jakoś godnie przegrywają czy wygrywają. No, pięknie, dobrze zniszczony. Dobra, dwa trupy. Myślę, że to było warte. No i w tym momencie chyba mamy wygraną grę. Tak mi się zdaje. No bo ile ma? Mumu, gdzie są Mumu? Chyba stoi. No, to mamy wygraną grę. A Mumu poszedł w obrażenia. Nie najlepszy pomysł na Mumu. Cóż, no to na razie koniec pierwszej gry świątecznej. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do zobaczenia w następnej grze. I cóż, tak jeszcze powiem, bo jutro Wigilia. Wesołych świąt i najlepszego. Tego tylko sobie życzycie. Również w lolu. Cześć.